Normalnie nie wierzę, że ma pan głośniki na Bluetootha w swoim ogródku. Przyznaję, pani Robinson, że jestem pod wrażeniem, jak łatwo pan przyswaja nowinki techniczne. Tak, jest pan nie młody, ale kumaty. Dostałem to za darmo, gdy zamówiłem masażer do stóp z katalogu. Przysłali też masażer do twarzy, ale Margaret go popsuła. Wszystkie systemy włączone. Czego pan chce posłuchać? Nie będę na tym słuchać żadnej muzyki, tylko tego. Dźwięk o częstotliwości, którą słyszą tylko szkodniki, ma je wystraszyć. Tylko śmieciowa poczta. To nie działa! Ale ja nie mówiłem o takich szkodnikach jak ten. Zaczekajcie chwileczkę. Oczywiście, panie Robinson. Margaret, tak, przepraszam, ale nie zrozumiałem, o co chodziło w tym ostatnim me. A no tak, Mira wpadła na moją mamę w Miami. Co robię? Próbuję się pozbyć tych dwóch natrętnych dzieciaków od sąsiadów. Dorpsina i Gumpala, Water Klaksonów, czy jak im tam? Tak, tych, których nie cierpię. Tak, manewrowałem ich instalacje systemu obronnego przed nimi samymi. Są bardziej bezmyślni niż pijawki, dokonujące ważnych życiowych wyborów na podstawie horoskopu. I są tacy brzydcy. Ten bardziej czerwony ma twarz okropniejszą niż zeszłoroczny liść. A niebieski jest obrazową wersją picia soku pomarańczowego zaraz po umyciu zębów. I wiesz co? Mikroskop kwantowy nie mógłby znaleźć kwarka uroku w obu tych pajaco dzieciakach. W sumie w porównaniu z innymi wyzwiskami nie było wcale to takie obraźliwe. Zaraz, o kim to ja mówiłem? Poszli sobie wreszcie. Słyszeliśmy każde słowo, które o nas powiedziałeś, Williamie Szekspirze. Zaraz, gdzie jesteście? Na samym dnie desperacji, panie Robinson. To była metafora. Jasne. Zniszczył pan naszą przyjaźń i zostawił ze złowieszczymi ciemnymi chmurami ponad głowami. O. I to akurat nie była metafora. Żegnamy, panie Robinson. Czekajcie, a wy dokąd? Musimy sobie wiele rzeczy przemyśleć. Potrzebny nam terapeuta. Oraz meteorolog. Dobra. Odwiedźcie przy okazji znikać mi z oczu Peutę i poproście o receptę na pigułki na uspokojenie. Do świętego Mikołaja na biegunie północnym. Pojemnik na psie odchody. Psie przysmaki. Sześć elfów.